Symulacja lotu w kosmos, trening astronauty, wystrzelenie rakiety czy kosmiczne jedzenie. Któż nie chciałby spróbować? Taką szansę będą miały przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z całego województwa. 2 września startuje nabór do projektu Pierwszy krok w kosmos. Zajęcia odbędą się w Planetarium Śląskim. Magda Sincewicz. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już jesienią. Każda z grup, która zakwalifikuje się do projektu na wyjątkowej lekcji, spędzi w planetarium cały dzień. Pójdą na salę planetarium, gdzie zostaną wprowadzone w ten cały krok w kosmos. Następnie rozdzielą się na trzy grupy i każda z nich będzie przechodziła odpowiednią ścieżkę. Będą leciały na Księżyc, w specjalnym holu księżycowym przygotowanym, zaadaptowanym do tego kroku. Będą spożywały liofilizowane jedzenie i dowiedzą się szczegółów, na czym polega życie na orbicie. Oraz będą miały możliwość na przykład sprawdzenia się, czy jakby się zachowały w momencie, kiedy ich równowaga byłaby zachwiana, albo sprawdziły swój refleks w specjalnie przygotowanej do tego sali. Projekt potrwa do końca sierpnia 2026 roku.